Jezus mówi, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Najdostojniejszy księża arcybiskupi Józefie, drodzy bracia biskupi, księże biskupi, księże biskupie Stanisławie, księże biskupie Krzysztofie, drodzy bracia w powołaniu kapłańskim z księdzem prałatem archipresbiterem, księdzem rektorem naszego seminarium na czele, drodzy alumni, drogie siostry zakonne, drodzy rodzice kandydatów do święceń kapłańskich, drodzy kandydaci, drodzy siostry i bracia zebrani tu w Bazylice Archikatedralnej Przemyślu, drodzy siostry i bracia łączący się z nami za pomocą naszego archidiecezjalnego Radia Fara. Dzisiejsze święcenia prezbiteratu w Bazylice Archikatedralnej, a także skierowane do nas Słowo Boże, jest dla nas zachętą. Zachętą do tego, byśmy ożywili w sobie pamięć o niezwykłym sakramencie, o sakramencie kapłaństwa, który przyjmą nasi bracia diakoni Bartłomiej, Karol, Mateusz, Michał, Adrian i Łukasz. Sakrament ten nabiera szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, jaki Kościół został założony przez Chrystusa. Gdy uświadomimy sobie, że w tym Kościele i dla tego Kościoła mają służyć, posługiwać kapłani. Najpiękniejszy obraz Kościoła, jak słyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa, namalował święty Łukasz na kartach dziejów apostolskich. Jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Drodzy siostry i bracia, z duchu pokory musimy przyznać, że w dzisiejszym świecie, który owszem ogarnia wszystkie kontynenty i narody, jeszcze daleko nam do tego ideału, który został nakreślony przez świętego Łukasza, piszącego w imieniu Chrystusa. Ale musimy przyznać, że od 2000 lat Pan Bóg nieustannie posyła tych, których nazywamy sługami Kościoła, po to, aby mają doprowadzić do zrealizowania tego ideału w świecie, w którym żyją. Kapłan to ten, który jest głosicielem Ewangelii, który sprawuje sakramenty święte, który pomaga ludziom w drodze do zbawienia. Doświadczenie starotestamentalnego proroka Jeremiasza przypomina nam, że do tej służby, do służby dla Boga, powołuje On sam. Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię. Znałem Cię, nim przyszedłeś na świat. Poświęciłem Cię, pójdziesz do kogokolwiek Cię poślę i będziesz mówił, cokolwiek Tobie polecę. Kiedy słyszymy te słowa, jakże wielki niepokój może ogarnąć nas, bo przecież zadania, które stoją przed nami ochrzczonymi, a także przed kapłanami są duże. To dobrze, że Pan Bóg zapewnia proroka Jeremiasza, ale także i nas. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga, bo Jemu służymy. Jesteście, drodzy bracia diakoni, w ręku Pana Boga. Za chwilę przyjmiecie szczególną posługę jako kapłani. Jak przypomina nam Chrystus, to On was wybrał na tę służbę. Wybrał was po to, abyście szli w Jego imieniu na cały świat. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. To do was dzisiaj zwraca się Chrystus, prosząc, abyście, polecając, abyście poszli i głosili Jego Ewangelię, byście Jego przybliżali ludziom. Wasze święcenia kapłańskie mają miejsce w roku duszpasterskim, w którym naszej archidiecezji, przemyskiej archidiecezji, trwa peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak pamiętamy, w perspektywie historycznej przez wiele lat, chcąc powiedzieć pozytywną opinię o kapłanie, który pracował wśród ludu, było stwierdzenie, że jest to kapłan według serca Bożego. To nie tylko historia, to także i pragnienie, i rzeczywistość, bo
kapłani pracują według zasad Bożego Serca. Jak powinien dzisiaj wyglądać kapłan? Jakie wymogi powinien spełnić, aby być dobrym kapłanem? Takie pytania stawiają sobie zapewne formatorzy przygotowujący alumnów do dzisiejszego dnia. Takie pytania stawiają sobie zapewne rodzice, którzy z radością przyjechali tutaj, aby uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Takie pytania zadają sobie także ci, którzy są kandydatami do diakonatu i kapłaństwa. Podczas rozmów przed diakonatem i przed święceniami kapłańskimi biskup zadawał wam też takie pytanie, co trzeba czynić, aby być autentycznym kapłanem. Odpowiedzi były bardzo różne, ale my, nieco posługując się przemyśleniami dwóch niezwykłych teologów, Hansa Usa von Balthasara i Karla Ranera, próbujmy odpowiedzieć sobie na to pytanie, jakie wymogi powinien stawiać kapłan XXI wieku. Przede wszystkim, to też pojawiało się w waszych odpowiedziach, kapłan powinien być człowiekiem wiary. Człowiekiem wiary według serca Jezusowego, człowiekiem nadziei i miłości. I to ma przeżywać w głębi swojego serca. Dalej, bardzo ważne jest to, co też przejawiało się w waszych odpowiedziach, że kapłan nie jest tylko dla siebie, jest dla Kościoła, dla Pana Boga i ma ten charyzmat, czyli dar. Charyzmat ma to do siebie, że jest przeznaczony dla wspólnoty, dla Kościoła, dla wspólnoty wiary. I wy, drodzy księża diakoni, drodzy bracia kapłani, macie pocieszać i uczyć ludzi, pouczać ludzi, jak nawiązywać kontakt z Panem Bogiem. Być w tym zakresie uległym natchnieniom Ducha Świętego, być posłusznym z tym natchnieniom, których Pan Bóg nam nie szczędzi. Kapłan jutra powinien angażować się w swoje powołanie całym swoim życiem. Jeden ze wspomnianych teologów mówi, że to jest trochę podobnie jak w przypadku dobrego muzyka. Może być muzyk, który gra na instrumencie po to, aby mieć zarobek, ale nawet gdy nie ma zarobku, to gra, bo czuje się powołany do tego, aby muzyką upiększać swoje życie. Nawet głodując, pisze, pozostają muzykami. Kapłan jutra ma być człowiekiem, do którego będą przychodzić ludzie po umocnienie, zwłaszcza w wierze. Ci, którzy już są wierzący, ale chcą, żeby kapłan jeszcze ich umocnił. Ale także kapłani są posłani do tego, aby być z ludźmi, którzy mają rezerwę do Pana Boga, czują rezerwę do Pana Boga, do Kościoła, do kapłanów. Jakże potrzebna jest posługa kapłana także w środowiskach, w których może zaczynają rodzice nie posyłać dzieci na katechezę, czy wchodzimy w ciemności, które są nastawione niechęcią do Pana Boga. Ale w tym wszystkim jakże ważne jest to starodawne powiedzenie, na które często powoływał się święty papież Paweł VI, że słowa pouczają, a przykłady pociągają i że świat dzisiejszy potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli, a nauczycieli o tyle, o ile są świadkami. Podobnie też i w naszej posłudze kapłańskiej. Obok przepowiadania Słowa Bożego, głoszenia Ewangelii z wysokości ambony, czy w sali katechetycznej, w sali szkolnej, Słowo Boże mamy wszyscy, i kapłani, i siostry zakonne, i wszyscy wierni, przekazywać także swoim świadectwem swojego życia. Zgodnie też z nurtem, który pojawia się w ostatnich latach w Kościele Świętej, kapłan powinien być człowiekiem, który umie słuchać najpierw Pana Boga, a także słuchać drugiego człowieka, dzieląc z nim jego radości, smutki i jego problemy. Będzie kapłan, nie będzie, mocne stwierdzenie tych teologów, nie będzie człowiekiem, który będzie gonił nerwowo za pieniądzem, za użyciem, ale będzie szukał przede wszystkim woli Bożej. Nie podda się pesymizmowi, bo wierzy, że za nim stoi Chrystus, nawet w ciemnych dniach jego posługi. To Chrystus przyniesie zwycięstwo.
Jakże bardzo ważne jest stwierdzenie w ogniu też dyskusji politycznych, które mają miejsce w naszej rzeczywistości, stwierdzenie mówiące o tym, że kapłan nawet wtedy, kiedy pozostaje bezsilny, nie powinien łączyć się z takimi czy innymi środowiskami, powodując tym samym odsunięcie od wpływu na Ewangelii na życie pozostałej części społeczeństwa. Kapłan jutra ma być człowiekiem, który nie tyle pełni swój zawód, nie jest funkcjonariuszem kultu, jak to kiedyś komuniści mówili, ale realizuje swoje powołanie, swoją misję i czeka z pokorą, z cierpliwością na zwycięstwo, nie swoje, ale zwycięstwo Chrystusa i Jego łaski. Kapłan jutra winien mieć optymizm życiowy i ufać w to, że tam, gdzie nie dociera Słowo Boże ani sakramenty, nie jest przyjmowany Chrystus przez tych ludzi, trzeba cierpliwie czekać i głosić i świadczyć o Chrystusie. Jakże ważne stwierdzenie Karla Ranera, warte przytoczenia w bieżącym roku duszpasterskim, także przy okazji święceń kapłańskich. Kapłan ma być człowiekiem o przebitym sercu, przebitym nieobecnością Boga w świecie, przebitym szaleństwem miłości, przebitym doświadczeniem własnej nędzy i dogłębnej słabości, a wierzący tylko we własną przydatność jako narzędzia, którego używa Pan Bóg. Mocne słowa, ale bardzo zobowiązujące. Wielcy stygmatycy ze świętym Franciszkiem na czele czuli ranę w sercu, ranę spowodowaną miłością, miłością, która Chrystusa zaprowadziła na krzyż. Kapłan jutra ma być więc sercem, ma mieć serce podobne do serca Jezusowego, poznać swoje serce i mieć to serce otwarte. Otwarte tak jak serce Jezusa, otwarte na Pana Boga, na wolę Bożą, ale także i na drugiego człowieka. Drodzy księża diakoni, drodzy bracia kapłani, drodzy bracia i siostry, zmieniają się czasy, uwarunkowania społeczne i polityczne. Kościół, myśl nauczania wielkich papieży, ma działać w warunkach, w jakich żyje człowiek. Kościół ma wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, gdzie są ludzie, głosić im prawdę o zbawieniu, formować sumienia, tworzyć wspólnoty wiary. Nieraz nasze posługiwanie jest żmudną pracą, która po jakimś czasie znanym Panu Bogu wyda owoce. Nam pozostaje to, aby nie żałować wysiłku i mieć cierpliwość w oczekiwaniu na te owoce. Trzeba umieć też szukać pomocy. U kogo? U Chrystusa. Jeden z misjonarzy, opowiadając o swojej wieloletniej pracy misyjnej, mówił, że wtedy, kiedy było mu bardzo ciężko, to szedł do kościoła, do tabernakulum, przykładał dosłownie czoło do tabernakulum, dzieląc się swoimi troskami z Chrystusem. Umiejcie mieć czas dla Chrystusa, umiejcie mieć czas dla drugiego człowieka. Trudności wam najprawdopodobniej nie zabraknie. Za wami jest modlitwa Kościoła. O tę modlitwę proszę wszystkich tutaj zebranych i łączących się z nami za pomocą naszego archidiecezjalnego radia. Wspierajcie kapłanów, tak jak przyjaciele wspierali Mojżesza, gdy modlił się o zwycięstwo nad przeciwnikiem. Bądźcie autentycznymi kapłanami. Niech ten autentyzm wynika z waszego wnętrza, waszego serca, z waszej też determinacji naśladowania Chrystusa. Spełniajcie swoje obowiązki najlepiej, jak potraficie. Nie tyle na swoją chwałę, nie tyle dla zaspokojenia własnej ambicji, ale na chwałę Bożą. Wiele lat temu święty Józef Sebastian Pelczar, którego rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku, jako młody człowiek, patrząc na swoje młode życie, napisał charakterystyczne słowa. Zrozumiałem,
jak wielkim jest zaszczytem i niewysłowionym szczęściem być kapłanem i dlatego zapisałem w swoim pamiętniczku. Ideały ziemskie bledną. Ideał życia widzę w poświęceniu się, a ideał poświęcenia w kapłaństwie. Amen.